Kilkanaście lat temu Facebook nie istniał. Dziś dla wielu ludzi świat bez niego nie istnieje. A jak niedorzecznie wyglądałaby nasza codzienność, gdyby ludzie w prawdziwym życiu zachowywali się tak, jak na Facebooku? Mateusz? Nie poznajesz mnie? Razem do gimnazjum chodziliśmy. A, siemanko. No cześć, cześć, stary, siadaj. Nic się w ogóle nie zmieniłeś, dzięki. Coś się nie widziałem ostatnio w ogóle. A wiesz co, mało aktywny byłem. Aha. Jak tam? Co porabiasz? Jak tam leci? Spoko, jutro piątek, piąteczek, piątunio. No, no. Dzisiaj czwartek to można powiedzieć, że mały piątek, nie? O, przepraszam, przepraszam. Halo? Cześć, tak, stary, dzwoniłeś do mnie w tej sprawie wczoraj, przedwczoraj i przedprzedwczoraj. No. Dobra, będę pamiętał, dobra. No, przekażę. No, na razie, cześć. Co tam? A wiesz co, kolega dzwonił, mówi, że ma... do oddania bony do House'a, Kropa i Top Secret. Także jakbyś chciał, to wiesz. Fajnie, wiesz co, ja ci mogę pokazać miejsce, gdzie za darmo dostaniesz doładowanie na 50 zł do telefonu. No, dobra opcja. Ale wiesz co? Jak stąd wyjdziemy, to sprzedam ci jeden prosty trik, przez który bankierzy mnie nienawidzą. Przekup petarda. Mówię ci. Tylko później powiem. Właśnie przebiegłem 3 km 800 metrów w czasie 12 minut 10 sekund i spaliłem 366 kilokalorii. Dobry wynik. Nieźle. Fajnie. Nieźle. Ty, a miałem się pytać, pracujesz gdzieś? Człowieku, szlachta nie pracuje. A, no wiadomo. A ty? Wiesz co, no ja to się jeszcze uczę. A jaka uczelnia? To jest Wyższa Szkoła Lansu i Bansu. No, to taka dobra. Tak, powiem ci, fajnie. Bardzo dobre opinie zbiera. Naprawdę jestem zadowolony, no. Zagracie ze mną w Candy Crush Saga? Nie, ja dziękuję. Nie, dziękuję. No, przepraszam. Nie. Halo? No, jestem w miejscu Kielce Centrum z użytkownikiem Damian Lewieda. No tak, za 2 godziny wrócę. No, no pa. Ty, wiesz co, fajnie się gada w sumie. Wezmę jakieś piwko z baru, co? Dobra. Pogadamy sobie dłużej, tyle lat się nie widzieliśmy. No, za chwilę przyjdę. Okej. Kawa, kawunia, free time, lazy time, fitness, nowa ja, aktywnie albo wcale. Fajna jesteś. Masz kogoś? To skomplikowane. Cześć. Myślałam, że już nie przyjdziesz. Sorry za spóźnienie. Poproszę 2 razy nektar bogów. Jest dowód? Tak, tak, tak. Proszę. A. A, rozumiem. Zaraz podam do stolika. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo, dziękuję. Zagra pani ze mną w Candy Crush Saga? Nie, dziękuję. Zaraz nam podadzą nektar bogów. Mhm. Wiesz co, zapomniałem zapytać, ty masz jakąś rodzinę? To ja zapomniałem się pochwalić, no. Mam wspaniałą żonkę i pięknego synka. To chwal się, stary. Ty właśnie, mam zdjęcie synka przy sobie, poczekaj. O, zobacz. Nasze 1200 gramów szczęścia. No. Przyjaciel to ktoś, kto poda ci rękę nawet wtedy, kiedy jest ciężko. A nie wtedy, kiedy jest łatwo. Paulo Coelho. No powiem ci, wykapany ojciec. No, jak 2 krople wody, nie ma to tamto. A na tym zdjęciu to z kim jesteś? Z wariatami. A, no, powiem ci, fajne zdjęcia. Lubię je. No. A jak tam twoje życie prywatne? W porządku, mam żonę, też synka. No to co się nie chwalisz? No, masz zdjęcie żony może? Pierwszy! A... Pewnie, że mam. Patrz. Fajna, nie? Nie no, bardzo ładna, naprawdę. Bardzo ładna. No, fajnie, fajnie. No. Poczekaj, przepraszam się znowu. Mhm. Kurde, nie, tylko nie teraz. Stary, wybacz, ale muszę pilnie jechać do domu, no nie mogę tego odkręcić, no spotkamy się kiedyś, dobra? Szkoda. Na spokojnie się umówimy, na piweczko, w weekend, pogadamy o starych czasach, dobra? Wiesz co, mam prośbę, zanim pójdziesz, chciałbym ci coś pokazać, dobra? No spoko. O, patrz. Jaki ładny piesek. Ale po co mi go pokazujesz? No bo jak ci go pokażę jego zdjęcie, to on dostanie 5 zł na karmę. Poważnie? No. Ty, no to pokażę to swoim znajomym, no pewnie. Trzeba pomóc pieskowi, pewnie, no. Że tak. No to teraz zagramy.